Jeżeli człowiek zarabia na życie i żyje z tego, to już nie jest amatorem. Jedna z teorii tak głosi. Bardzo zmienia się ten świat i zmieniło się także środowisko aktorskie na tyle, że na przykład Kasia Cichopek, która także gra w M jak miłość, na początku była oceniana przez pryzmat tego, że nie skończyła szkoły i nie powinna być nazywana aktorką. Teraz na naszej scenie jest bardzo dużo aktorów, którzy nie są po szkole, tak jak chociażby Julia Wieniawa i odnoszą ogromne sukcesy. Jak pani na to wszystko patrzy z boku, to widzi pani faktycznie brak tego warsztatu, czy niekoniecznie? Czy często mi się zdarza spotykać z osobami, które takiego warsztatu nie posiadają i to się czuje? Ale z drugiej strony też nie zawsze szkoła ten warsztat daje. Czasami można się przez nią prześlizgnąć tak i tego warsztatu nie posiadać. A czasami ktoś po prostu ma wrodzony talent. Ja się zawsze powołuję na osobę, którą poznałam i po prostu byłam pod tak ogromnym wrażeniem jej talentu, że popłakałam się ze wzruszenia, kiedy pracowałam po raz pierwszy i niestety ostatni raz, jedyny z Anią Przybylską świętej pamięci. Ona nie skończyła żadnej szkoły, ale to był samorodny, nawet jak mówię o tym, to mam ciarki, bo to był tak ogromny talent, nie skończyła żadnej szkoły aktorskiej. Talent to jest talent po prostu i tego się nie da podważyć ani szkoła, czasami szkoła może to zepsuć właśnie złymi metodami i zabić w człowieku wiarę w siebie, wiarę w potencjał, może zniszczyć taką, coś co zawsze powtarzał nam profesor Komasa, bardzo pedagogicznie, nie bój się zrobić źle, nie bój się zrobić źle. On nam dawał to poczucie, że nawet jeżeli zrobiliśmy źle, to on nas nie oceni, nie postawi nam za to pały dwój, nie zbeszta nas, nie powie nam, że się do niczego nie nadajemy. To jest talent pedagogiczny. Natomiast jeżeli za każdą pomyłkę dostajemy w łeb, no to później zaczynamy się my kryć, zamykać w sobie, a aktor się musi otworzyć, żeby się otworzyć. I jeśli chodzi o tak zwanych amatorów, czyli osoby, które nie skończyły szkoły teatralnej, no to jest bardzo dużo na ten temat teorii, tak? Jedni uważają, że jeżeli człowiek zarabia na życie i żyje z tego, to już nie jest amatorem. Jedna z teorii tak głosi. Ja w swojej pracy czasami się spotykam z osobami, które nie skończyły szkoły, ale mają talent, mają ogromną pokorę, mają łatwość uczenia się od tych mistrzów, od osób, które widzą, że umieją więcej. Najgorzej, jak ktoś nie ma talentu, nie skończył szkoły, czyli nie przeszedł palcówek, nie przegrał ich wszystkich i jeszcze na dodatek nie ma pokory i nie chce się uczyć od lepszych i się obraża na nich jeszcze za to, że umieją więcej. To się czasami niestety też zdarza. Wydaje mi się, że sposób dochodzenia do aktorstwa i do tego zawodu jest tak różny. Szkoła naprawdę to ułatwia. Fajnie tylko byłoby, żeby była przyjazna dla wszystkich i żebyśmy nie zapominali, że to pedagog jest dla ucznia, a nie odwrotnie.